takie gadanie tam. Tytuł być może bagatelny, ale niebagatelni goście i niebagatelne rozmowy. Dziś naszym gościem jest pan Robert Bernatowicz, z którym mieliśmy spotkać się w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie już w marcu tego roku, ale ze względu na pandemię byliśmy zmuszeni to spotkanie odwołać. Pan Robert Bernatowicz jest prezesem Fundacji Nautilus, fundacji zajmującej się w zasadzie wszelkimi możliwymi zjawiskami niewyjaśnionymi. Jego przeżycia to opowieści już nie na godziny czy dni, ale na pewno na długie tygodnie opowiadań. Pogadajmy więc z panem Robertem Bernatowiczem. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, ponieważ mój gość jest ze mną właśnie w niedzielny wieczór. Jest godzina dokładnie 19:07. Moim gościem jest prezes Fundacji Nautilus, człowiek, który, i teraz odczytam jedną rzecz, którą znalazłem w internecie. Dziennikarz, ekonomista, politolog, ufolog. Kim pan czuje się najbardziej? Najbardziej czuję się poszukiwaczem świętego Graala, czyli sensu życia, bo tak naprawdę nim jestem. Dziennikarzem stałem się z zupełnego przypadku. Nie, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do dziennikarstwa za bardzo, ale życie tak mnie tam postawiło. Ekonomistą jestem z wykształcenia, dyplomowanym, czyli ukończyłem wyższą szkołę, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, jestem magistrem ekonomii. I też jakoś ta ekonomia nigdy mnie specjalnie nie uwiodła, przyznam szczerze, choć myślę poważnie o tym, żeby sobie zrobić doktorat, bo doktorat jest ważną rzeczą. Ufolog, śmiesznie brzmi to słowo, ufolog, takie jak stonolog trochę, tak? Wiem dużo o UFO, zajmuję się tym już 30 lat i wszystkie te określenia mnie jakoś są tam trafne, ale powtarzam, jestem tak naprawdę poszukiwaczem świętego Graala, czyli sensu życia. Tak. Z panem Robertem mieliśmy się już spotkać w marcu w tym roku. Pamięta pan, rozmawialiśmy jeszcze przed tym spotkaniem, wtedy nastąpiła, można powiedzieć tak, pandemia, ale podczas rozmowy powiedział pan takie słowa. Ja i przez całą pandemię przypominam sobie tę rozmowę. Kończy się świat, który znamy. Tak mówiłem, tak. To było prorocze, można powiedzieć, a to było bardziej przeczucie, czy bardziej umysł analityczny? Znaczy nie, no to, że coś się wydarzy w 2020, my żeśmy wiedzieli wcześniej, to tylko nie bardzo było jasne, co to będzie, ale wiadomo było, że zacznie się wielka przemiana świata, ona się zaczęła w sposób bardzo dramatyczny i dla nas bolesny. Natomiast zbyt dużo elementów świadczyło o tym, że będzie coś się działo w 2020. Trochę zaskoczyło mnie to, co się w tej chwili dzieje, choć niewątpliwie jest to fascynujący, nieprawdopodobnie okres i myślę, że za rok ten świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, a za 5 lat i 10 jeszcze inaczej. I bardzo się temu przysłuży pandemia, która się zaczęła, bo to jest początek procesu. No ale rzeczywiście, no tak to brzmi. Te słowa trochę są takie prorocze faktycznie, że świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, to prawda. Rozmawia pan o tym często z panem Krzysztofem Jackowskim, ponieważ pan Jackowski na swoim kanale na YouTube no praktycznie na bieżąco, nie tyle co komentuje aktualną sytuację z tym związaną, ale również robi wizję na żywo i o tym właśnie mówi, co on widzi, co on czuje. No ja rozmawiam z Jackowskim bardzo często. To są rozmowy, myślę, byłyby bardzo ciekawe dla widzów także i czytelników i wszystkich, którzy nas słuchają, bo to są bardzo fajne rozmowy, czasami bardzo ostre. Ja z Jackowskim potrafię rozmawiać ostro i komentuję jego poglądy na różne tematy. No to trzeba by tego posłuchać, ale faktycznie też wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, co będzie. I ja jestem sam świadkiem, jak on mi, no bodaj chyba 3 lata temu, pierwszy raz powiedział, że ludzie się będą bali oddychać w Polsce. Tak mi powiedział, no po prostu jestem tego świadkiem. Oczywiście
trudno było wtedy to jakoś wytłumaczyć sobie, jak to bali się będą oddychać, prawda? Teraz widać, jak idziemy ulicą, że boimy się oddychać, dlatego że zakładamy maski i to były słowa, które były niebywałe ze strony Jackowskiego. Ale tutaj zwrócę jeszcze panu i państwu uwagę na jedną rzecz, mianowicie on to mówił w bardzo konkretnym kontekście. Mianowicie w pewnym momencie zapytała go jego córka Monika, a to było chyba w roku 2008. Przepraszam, że ja mówię o datach, ale ja jestem jego kronikarzem, jestem kronikarzem jego życia. No, tak wielokrotnie mu to mówiłem, więc mam wszystkie te informacje o nim zebrane, chyba największy mam zbiór na świecie tego, więc... A ja uważam, że mam więcej niż on, zresztą ja przy tym mówiłem o tym. Ale w każdym razie on rozmawiał z Moniką, czyli z jego córką, którą znam, i ona w pewnym momencie mówi, tato, czy będzie wojna? On te wizje ma takie, wie pan, to jest takie nagłe, tak? To nie jest, to się nagle pojawia. I on zamknął oczy i mówi, tak, będzie wojna, z tym, że wcześniej ludzie w Polsce będą się bali oddychać. I on to tak interpretuje, że to, co się w tej chwili stało z tą pandemią koronawirusa, z maskami, ze wszystkim, ma związek z wojną, która nastąpi tuż po tym, tak? Że to wydarzenie poprzedza ten konflikt, który nastąpi. No, jest to trochę przerażające. Na razie nie bardzo widać tej wojny, bo nie bardzo wiadomo, kto z kim miałby walczyć, ale warto pamiętać te słowa Jackowskiego. Ja tutaj zawsze jemu mówiłem, że on niepotrzebnie się trochę pakuje w te przepowiadanie przyszłości, bo oczywiście tylko to ludzi interesuje, nic innego. Ludzie są bardzo interesowni i wyrachowani. Akurat przyszłość oni mogą przekuć na, nie wiem, na jakieś tutaj swoje zyski, coś, to ich dlatego interesuje. Ale on w to wchodzi, bo to ludzie no, tego chcą oglądać, tak? Natomiast mimo wszystko, mimo tego, że bardzo wiele krytyki go spotyka przez to, że tej wojny nie ma, którą on zapowiadał, to ja jednak proponuję państwu cały czas uważnie słuchać tego, co on mówi, bo sam jestem świadkiem niebywałych rzeczy, które przepowiedział i się sprawdziły i rzeczywiście widzi przyszłość. Także oby tej wojny nie było, a to, że się boimy oddychać, no każdy to może sam zweryfikować, wychodząc na ulicę. Tak, sam byłem świadkiem tego, jak pan Jackowski o tym mówił, właśnie na swoim kanale na YouTubie. Ja do dzisiaj też tę audycję pamiętam. Od pewnego czasu bardzo regularnie oglądam. Ja powiem teraz tak, bo mam oczywiście tutaj szereg pytań, które od kilku osób, powiem szczerze, że sam miałbym tych pytań ogromną ilość. Chciał zadać, sam jestem ciekaw takiego pytania. Tylko jakoś musimy to wszystko w tym się ograniczyć. Zadam takie pytanie w ogóle na początek. Czy jest jakikolwiek rodzaj paranormalnych zjawisk, którymi Fundacja Nautilus się nie zajmuje? Ponieważ jak spojrzy się na stronę tej Fundacji Nautilus, tam jest po prostu wszystko, co tylko człowiek może sobie wymarzyć i wymyślić. Przez tyle lat funkcjonowania tej fabryki, tak naprawdę, bo Fundacja Nautilus to jest fabryka informacji, o wszystko było już zahaczone, tak? Czyli każda z tych dziedzin jakoś, które są nazywane zjawiskami niewyjaśnionymi, bo ja zwracam panu uwagę i państwu też, że ja nie używam sformułowania zjawiska paranormalne. Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwe, ma konotację bardzo negatywną. Nie ma żadnych zjawisk paranormalnych, są tylko zjawiska niewyjaśnione. Tak? I wszystkie rzeczy związane z duszą, z mocą człowieka, z Bogiem, niezwykle ciekawy temat, wręcz poruszający, to są zjawiska, które kiedyś będą na stronach książek w szkole po prostu, bo je można tak samo zmierzyć jak fizykę czy matematykę. W tej chwili nasza nauka nie jest w stanie tego zrobić, bo nie jest w stanie po prostu przebić się przez tą barierę duchowości, a duchowość to jest bardzo subtelna energia. No, ale kiedyś tak będzie. Także może pan śmiało pytać od sasa do lasa, od potwora w Loch Ness, bo nie wiem, bo daleki kosmos, tak? Ale ja zacytuję jedną rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała. Mówił pan podczas jednego z wywiadów i tu cytat. Może właśnie od tego zaczniemy. Widziałem rzeczy, które postawiłyby do pionu każdą osobę, która choć trochę interesuje się światem. Tak, potwierdzam to, tak. Czy jest pan w stanie to rozwinąć? Czy chce pan to rozwinąć? Wie pan co, ja jestem człowiekiem, który, ja przed to powtarzam, wszedł do takiego ciemnego pokoju, do którego nikt nie wchodzi, o którym wszyscy wiedzą, że istnieje. Ten pokój
To jest sprawa sensu życia, to jest sprawa Boga, to jest sprawa życia po śmierci, to jest sprawa UFO. O tym wszystkim Pan mówi książki, tak? No tam, że ktoś książkę przeczytał. Ja tego wręcz wchodziłem do tej książki, tak? Do tej historii z UFO. I w tym pokoju ja zawsze powtarzam, że jeżeli coś tam było i coś mnie zauważyło nawet i czasami wchodziłem z tym w pewną interakcję. I te momenty były wstrząsające. I mam kilka takich momentów, kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet, a może i kilkaset, wie pan, to jest całe moje życie tu. Nie mówimy o 5 latach zajmowania się jakąś tam historią. Ja zajmuję się tym 30 lat i to zajmuję się w takiej skali naprawdę dużej, na dużą skalę. Oczywiście jakby pan sobie życzył, żebym ja panu powiedział o czymś niebywałym, jakimś przykładzie, mogę to zrobić, jeżeli pan chce. Proszę chcę. Tylko... To znaczy myślę, że nie tylko ja chcę, ale właśnie ludzie, którzy bardzo sceptycznie się do tego odnoszą. Oczywiście opowieść nie jest jakimś dowodem na nic. Natomiast takich ludzi jest bardzo dużo, takich, którzy nie dowierzają. Też zastanawia mnie właśnie to, że do dziś te zjawiska niewyjaśnione, to czym się zajmuje Fundacja Nautilus, jest traktowane niepoważnie, o czym się na poważnie raczej nie mówi, chyba że się spotka z ludźmi, którzy właśnie tym się zajmują. Tak mi się wydaje. Więc jeśli pan ma taką chęć z nami się podzielić, to myślę, że wszyscy bardzo chętnie usłyszymy właśnie taką jedną z tych historii, za którą kryje się pana wypowiedź z tego wywiadu. Zrobię to z przyjemnością, ale zanim to zrobię, muszę w pełni potwierdzić pana słowa, bo intuicyjnie trafił pan w dziesiątkę, dlatego że te zjawiska są postrzegane bardzo źle. Nie źle, tylko bardzo źle. Proszę pamiętać, że ja z racji tego, z czego żyję, tak, jestem dziennikarzem, całe życie gumkuję moje imię i nazwisko, tak, gdzie się tylko da, wycieram je gumką i staram się praktycznie nie istnieć w tym świecie, dlatego że to by mi przeszkadzało mojej pracy. I jestem zapraszany do telewizji, na wywiady, ciągle odmawiam, tak? To w zasadzie stały element, że od lat odmawiam, choć pewnie robię też przez to krzywdę ludziom, którzy mogliby usłyszeć taką własną relację osobistą moją w danej sprawie, która by ich może przekonała. Ale to jest właśnie to, że te zjawiska po prostu są postrzegane jako domenę szaleńców, ludzi nawiedzonych, ludzi obdarzonych fantazją, chcących zaistnieć na siłę przez mówienie bzdur, prawda, i tak dalej. No bardzo nad tym boleję, ale rzeczywiście tak jest. I odpowiadając teraz na pana prośbę, tak, niech pan tam jeszcze przypomni mi to słowa, że to by postawiło każdą osobę do pionu, tak? Tak, widziałem rzeczy, które postawiłyby do pionu każdą osobę, która choć trochę interesuje się światem. Tak jest. Ja nie będę mówił w tej chwili o moich obserwacjach UFO, ponieważ powiedziałem wielokrotnie po prostu ktoś, kto powie, ale miał, jak to jest, jak ja nie widziałem, a on widział, tylko proszę państwa, ja jeździłem w miejsca, gdzie to UFO się pojawia często, po całym świecie jeździłem, byłem w strefie 51, byłem w Roswell, byłem w Japonii, gdzie to UFO wylądowało i byłem także w różnych miejscach w Polsce, gdzie było świeżo po różnych incydentach z UFO i takie UFO rzeczywiście widziałem, ale to nie jest przeżycie, które robi na mnie wrażenie. Ja wiem, że UFO jest, że oni tu przylatują, wiem, kto przylatuje mniej więcej, dlaczego tu przylatują, wiem, jak wyglądają, wiem, co jedzą. Bardzo dużo o nich wiem. Ale najbardziej, powiem panu, rzeczy związane z Bogiem i z duchowością mnie poruszyły. Dzisiaj mamy 22 listopada, prawda? Tak, zgadza się. Jutro jest 23 listopada. 23 listopada są urodziny człowieka, którego już nie ma od wielu lat, który nie żyje od 2014 roku bodajże, chyba, czy 11, a chyba 14. Mówię tutaj o takim hinduskim guru, który się nazywał Sai Baba. No, może państwo po raz pierwszy słyszycie takie słowo Sai Baba, śmiesznie to brzmi, bo jakaś baba, prawda, baba, czyli ojciec w sanskrycie. On przyjął takie imię, Sai Baba.
I powiem panu, że z nim jest związanych jest tyle historii dla mnie niepojętych, w ogóle nie wykraczających poza wyobraźnię moją. Powiem panu taką sytuację, ja po prostu nigdy nie przypuszczałem, że może być istota ludzka, która może mieć wpływ na ludzi gdzieś daleko mieszkających w Europie, jak on mieszka w Indiach, że on może stworzyć jakieś wydarzenia. Co to w ogóle jest? O co tu chodzi, tak? Ja byłem w ogóle, to był dla mnie zupełnie nowy temat. I była taka sytuacja, o której panu powiem. To był 95 rok. My mieliśmy audycję w Radiu Z o różnych ciekawych tematach właśnie z tej niezwykłej domeny. To była audycja o Sajbabie. Ja po prostu musiałem robić różne audycje co tydzień, więc tych tematów tam wiadomo, że musiało się pojawiać bardzo dużo i postanowiłem zrobić audycję o śmiesznym takim człowieczku malutkim, on taki był raczej niski, który chodził w bardzo pomarańczowym stroju, na taką wielką burzę włosów, trochę przypominał tego lidera Bonnie M, z takim po prostu, no taki człowiek jest, jakieś słyszałem rzeczy dziwaczne, że on się kontaktuje z ludźmi przez niezwykłe zbiegi okoliczności, tak, że jest w stanie wiedzieć o każdym człowieku i jest w stanie nawiązać z nim kontakt przez zbiegi okoliczności. No nie, no proszę Państwa, no wiadomo, że przyjąłem to ze śmiechem, bo wiadomo, że zbieg okoliczności to jest zbieg okoliczności. To nie wpływa na to nic poza tym, że po prostu tak się ułożyły różne przypadkowe rzeczy, tak. Ja prowadzę program o nim. No i tak się składa niezwykle, że jutro są jego urodziny, 23 listopada się urodził. I ja, działy się bardzo dziwne rzeczy. Tutaj nie będę Państwu teraz, bo to musiałbym z kilka godzin opowiadać o niezwykłych wydarzeniach tego dnia. Ja rozmawiam z kolegą w trakcie audycji i pytam mojego kolegę, który był u niego tam w Indiach, pojechał do niego do Indii i mówię, słuchaj, czy ty uważasz, że jak my prowadzimy tę audycję teraz, to o nim, tak? I mówimy takie niezwykłe rzeczy, że on jest w stanie się zmaterializować ludziom, którzy o nim mówią, że w stanie jest tak ustawić życie im, że coś tam się dzieje w ich życiu i to jest od niego znak. Czy on teraz nas słyszy, tak? Mój kolega z wielką powagą mówi, no oczywiście, że on nas słyszy, dlatego że on jest awatarem, to jest istota boska, który on ma tę boską jaźń, która pozwala wiedzieć wszystko o tobie, o mrówce, która żyje gdzieś w tym budynku, o każdym z nas. Ja mówię, nie, no słuchaj, to jest chyba żart. A wiesz, no ale dobrze, no czy on jest zadowolony z tego, co my żeśmy zrobili w tej audycji o nim? A mój kolega mówi też z pełną powagą, mówi, słuchaj, on tak spowodował twoje życie, tak ułożył twoje życie, że być może chciał, żeby informacja o nim dotarła tylko do jednego człowieka, który nas słyszy, tak? Ale jak chcesz jakiś znak, to on ci może dać znak. Ja mówię, nie, no pewnie, że chcę. Tylko on mówi, kolega mówi, musi iść to z serca, tak? Musi być czysta intencja i wtedy on ci da znak. Ja mówię, dobrze, to ja chcę znak od niego, czy ta audycja mu się podobała. Proszę sobie wyobrazić, co się wydarzyło. I kończy się audycja, ona się kończyła, my żeśmy mieli audycję o 11, ona się kończyła tak o 11:55 mniej więcej i po każdej audycji ze studia schodziliśmy do sekretariatu, bo tak było Radio Z zbudowane, że były takie dwa piętra i były takie fajne schody między jednym piętrem a drugim. I podchodzi do mnie z sekretariatu koleżanka, która trzyma kartkę w ręku i mówi, Robert, był listonosz, przyniósł ci kartkę. Ja mówię, no dobrze, skarbie, to ja dostaję dużo kartek od czytelników, od słuchaczy, więc jakby mam taką rynienkę specjalną, tam jest moje imię i nazwisko. On mi, no ale mówi, no to dał ci tą kartkę, ten listonosz, to trzymaj. I wie pan co, ja tą kartkę wziąłem do rąk i po prostu usiadłem, bo to była kartka pocztowa wysłana przez mojego kolegę 9 miesięcy wcześniej z Indii. Na kartce był on, czyli Sai Baba, z taką ręką, z uśmiechem. Kartka szła 9 miesięcy z Indii do Polski, żebym ja ją dostał minutę po tym, kiedy zadałem to pytanie. Wie pan, ja nawet teraz, jak to mówię, to ja czuję po prostu, czuję taki, takie ciarki na ciele. Ja usiadłem,
Bo ta kartka w ogóle poszła źle, bo ona poszła do Nowego Jorku, potem jakiś Paryż, tam jakoś tak chodziła po świecie. I nagle dostałem ją po prostu w tym momencie, tak? Pomyślałem sobie, nie, no to jest po prostu niemożliwe, żeby to był przypadek. Ale jeżeli to nie jest przypadek, to ta istota musiała wygenerować ten zbieg okoliczności. Powiem panu, że usłyszałem za sobą takie wielkie dzwony przeznaczenia, które mi zadzwoniły, i to był pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z mocą awatara. Pierwszy, a potem się pojawiły kolejne i kolejne i kolejne. I teraz już po prostu wiem, że tak potężne istoty się pojawiają na Ziemi. I myślę, że one też stoją, to ma wiele związku z religiami, z Bogiem, bo musi to być, ludzie to na pewno to interpretowali jako boską energię, że to jest ingerencja Boga, tak? A to po prostu wschodzi potęga w ludzkim ciele. Ja nigdy się z tym nie zetknąłem. Niech mi pan wierzy, to było dla mnie przebudzenie zupełnie. Po tym doświadczeniu, to tak jak klapki spadają, tak? Nagle człowiek wszystko widzi inaczej, rozgląda się po świecie i już nie jestem takim samym człowiekiem od tego momentu, jak byłem, tak? No to taka historia. Ponieważ ja z Sejbawą mam swoją historię i zawsze, kiedy mówię o tej historii, spotyka się to z bardzo takim przyjęciem nieprzychylnym, bowiem ludzie raz, że są ateistami, tak, którzy odrzucają wszelkiego rodzaju tam jakieś, w cudzysłowie, bajdurzenia, jakiś guru, coś tamtego, nie ma żadnego guru, jest to, co jest, skoro jest szklanka, prawda, czy kubek, to ten kubek jest, a jak nie ma nic, to nie ma nic. Ale też to narusza też religijne takie podstawy, tak? Ponieważ jeżeli taka istota dziwaczna, jak Sai Baba była w stanie robić takie rzeczy, jak na przykład materializować przedmioty, tak? Tworzyć je, albo na przykład uzdrawiać, i to na odległość, a proszę mi wierzyć, że mógłbym panu opowiedzieć tutaj bardzo nie, no, takie historie, że ta opowieść to jest w ogóle pikuś przy tym, co miałem jeszcze z nim. No to w tym momencie wiadomo, że to zahacza od pytania o to, jak jest z naszą religią. Czy to jest to samo? Co to jest, tak? Bo przecież jest Jezus, jest chrześcijaństwo, tak? Jezusa nie ma od 2000 lat, ale my cały czas wierzymy, że chodził po wodzie, że tworzył przedmioty, że uzdrawiał, że ślepy nagle się stawał człowiekiem, już niewidomy widział i tak dalej. No powiem panu, to są bardzo niebezpieczne tematy, dlatego o tych rzeczach trzeba mówić bardzo ostrożnie. To jest trochę takie chodzenie po polu minowym, zwłaszcza w Polsce. Stąd też moja duża ostrożność, kiedy mówię o tych sprawach. Czy pan sobie zastanawiał się nad tym, że to ma integralny związek z UFO na przykład, ta moja historia, którą panu opowiedziałem? A wie pan dlaczego? Nie. Dlatego, że jeżeli założymy, a proszę mi wierzyć, no ja tutaj nie mam tutaj powodu do oszukiwania kogokolwiek, że tak potężne istoty jak Sai Baba od czasu do czasu są na Ziemi. Co oznacza, że tam w kosmosie mogą być planety takich istot, tak? Że te istoty zamieszkujące inne światy mogą mieć taki poziom, albo jeszcze wyższy nawet niż ten niezwykły człowieczek, którego już nie ma, który się ewidentnie z nami skontaktował w tak zabawny, nieprawdopodobny sposób, co też pokazało mi, wyjaśniło mi bardzo dużo rzeczy związanych z UFO. Tutaj w tych pojazdach, które przylatują na Ziemi, przylatują potęgi, ale nie tylko technologiczne. Technologia jest bez znaczenia. Tu przylatują po prostu potęgi duchowe, tak? Te istoty mają tak potężne, ogromne, gigantyczne moce swoje, tak, że są w stanie robić te rzeczy, których my doświadczyliśmy z Sai Babą. No, wie pan, to jest naprawdę, to są, no, No, trudne są tematy. ludzie, którzy uważają, że w kosmosie to tylko my i my i koniec. Natomiast też była osoba, czytałem wypowiedź osoby, która stwierdziła, że podejście tego typu, czyli tylko ludzie są jedynymi żyjącymi, myślącymi istotami we wszechświecie, jest skrajną ignorancją. Wchodzenie w takie akademickie dysputy o możliwości istnienia życia we wszechświecie z punktu widzenia mojej osoby,
które 30 lat obserwuję ich działalność tutaj i aktywność na Ziemi, są pozbawione sensu. Oczywiście mogę wchodzić tam w takie, wie pan, dywagacje, tak, że jest równanie Drake'a i tak dalej, no ale jeżeli na przykład w 80 roku, 25 grudnia, nad bazą w Rendlesham w Wielkiej Brytanii, miejscu, gdzie byłem zresztą i znam dokładnie okoliczności tego wydarzenia w zasadzie w 100%, no. I tam się pojawia obiekt, tak? Obiekt, który ma około 40-50 metrów średnicy nad bazą, gdzie są ładunki atomowe. Jest obserwowany przez 300 żołnierzy. 300. W tym dowództwo bazy, tak? Widzą po prostu. I obiekt ten wyłączył, bo każdy pocisk, wie pan, jak są te silosy, one są podłączone do systemu. On po prostu przejął kontrolę nad pociskami. Tak? No, nie ma takiej technologii nigdzie. I co? I ja po czym. I są relacje tych ludzi. Jest relacja Jima Pennistona, jest John Burroughs, który opowiada, co tam było. Jest pułkownik Halt, który dokładnie, pułkownik, szef tej całej bazy, który to opowiada. I co? Ja mam teraz dyskutować, czy jest UFO, czy nie ma UFO. No wie pan, to nie ma sensu w ogóle, tak? Po prostu, no, ja przepraszam wszystkich rozczarowanych, że ja tutaj nie będę wygłaszał wykładu, choć mógłbym to zrobić na temat życia w kosmosie, ale to życie w kosmosie, to nie tylko, że jest, to życie w kosmosie tu przylatuje, proszę Państwa. I to jest o wiele ciekawsze, jak to życie nas traktuje i co mówi to życie z kosmosu, bo mówi rzeczy niebywałe, mówi rzeczy tak ważne, nawet w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje na Ziemi, tak? My musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy na początku drogi, a oni są albo w środku, albo prawie na samym końcu tej drogi, bo też tacy tutaj przylatują. A takie pytanie a propos właśnie niezidentyfikowanych obiektów latających. Zazwyczaj zdjęcia czy filmy są bardzo kiepskiej jakości, czy istnieją jakieś... Nieprawda. Oczywiście większość tych filmów, które pan zna i które się pojawiają, są słabej jakości, ale są filmy jak żyleta i są zdjęcia jak żyleta. My takie zdjęcia mamy, tak? Tylko że one przechodzą zupełnie niezauważone. To jest, ja zresztą się zajmowałem przez 10 lat jedną historią, niech pan sobie wyobrazi, gdzie zdjęcia są po prostu, no, poza dyskusją w ogóle, są idealne. Mówię o incydencie w Stanach, który jest udowodniony na wszelkie możliwe sposoby. Jest 8 zdjęć wręcz fantastycznych tego obiektu. My żeśmy się tym zajmowali, no to powiem panu, że spotkaliśmy się no, z niesłychaną też paskudną reakcją też ludzi, którzy się zajmują UFO choćby, tak? Ponieważ dla nich też, wie pan, tu jest też pewnego rodzaju element rywalizacji, jest pewna taka zaciekłość i jakby też taką historię też próbowano utopić, tak? Rozumie pan, o co chodzi, to, że to fałsz, że tutaj jest, a to nie było fałsz, bo to wszystko tam się zgadza, tam my znamy... No bo właśnie to chyba na tym polega, że jak zdjęcie jest ostre, takiego obiektu, nie, to na pewno już jest jakiś efekt, to ktoś jakieś fałszerstwo zrobił i tak dalej. Tylko, że proszę pamiętać, że zdjęcie to jest tylko jeden mały element całej historii, tak? Muszą być relacje świadków, to zgodne. Musi być opis bardzo dobry tego, musi być dokumentacja, musi być świadek, który jest sprawdzony przez wiele lat. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, jak się weryfikuje taką historię. No, mówię, jedna historia 10 lat. Pan sobie wyobraża coś takiego? 10 lat zajmować się jedną sprawą, jak ludzie się zajmują jedną historią, 2 dni i to już jest dużo, tak? Ja 10 lat się tam zajmowałem historią. Mam nadzieję, że jak już kiedyś zakończę rozdział zwany dziennikarstwem w moim życiu, to się po prostu zajmę pisaniem książek, wreszcie będę mógł to robić i opiszę tą historię. To jest historia, która jest dowodem na UFO w 100%. Nie tam w 99%. Zdjęcia są fantastyczne, ale proszę mi wierzyć, nie ma zainteresowania też ze strony naukowców, którzy się tego boją. Powiem panu taką historię, jaką miałem kiedyś jako dziennikarz śmieszną. Ja się staram bardzo ukrywać to, że jestem dziennikarzem, tak, bo nikomu do tego, czym się zajmuję poza pracą i już... Ale no, czasami się to wydostaje, tak? Czasami się gdzieś tam ktoś o tym dowiaduje i pamiętam, że miałem bardzo zacnego profesora, który był moim gościem, bardzo znane nazwisko. I rozmawialiśmy o finansowaniu nauki.
I ona w pewnym momencie, żeśmy zakończyli tą całą historię z wywiadem, już go żegnam, podajemy sobie ręce. On mówi, wie pan co, panie Robercie, bo ja wiem, czym pan się zajmuje. Pan kiedyś tam UFO. Ja mówię, tak, cały czas się tym zajmuję, to jest fascynujący temat. Bo moja żona widziała taki obiekt bardzo z bliska. I on po prostu był tak blisko, że ona czuła i ona się nie mogła ruszyć, wie pan. Ona mówi prawdę, bo jeszcze jej była siostra. A ja mówię, ale panie profesorze, to jest fantastyczna historia. Niech pan o tym opowie, ja to nagram, ja to nagramy coś. On mówi, panie Robercie, co pan opowiada? Przecież ja stracę pracę. Mnie wyrzucą z pracy, wyrzucą mnie z Polskiej Akademii Nauk. Ja, mało, że mnie wyrzucą, to jeszcze moja żona będzie miała taki stygmat wariatki albo żony wariata, tak? Moje dzieci i tak dalej. Wie pan, to są rzeczy takie trudne, no trudno jest o tym mówić i proszę się nie dziwić, że my trochę jesteśmy sami z tym wszystkim, po prostu naprawdę zostaliśmy sami z taką historią, z najważniejszą informacją na Ziemi, tak? Proszę zobaczyć, za mną się kręci planeta Ziemia. Czy jest ważniejszy temat niż ten, o którym my rozmawiamy? Co pan myśli, że rozpad Unii Europejskiej albo na przykład Trump i Joe Biden to są tematy, to w ogóle bez znaczenia tematy. One mają znaczenie, ale takie, tak? Przy tym temacie, o którym my rozmawiamy. Bo proszę pamiętać, że jeżeli ja mówię otwartym tekstem, że tutaj przylatują obce cywilizacje na Ziemię, to ten fakt jest moim zdaniem nie tak istotny, jak to, co oni mówią, tak? Bo proszę pamiętać, że oni mogą udzielić informacji nie tylko na pytania dotyczące raka, tak? Jak sobie radzić z rakiem, ale odpowiadają na pytania dotyczące Boga, dotyczące tego, która religia jest najbliższa prawdy. Wie pan, jaka to jest bomba atomowa. Pan sobie wyobraża, co by się działo, gdyby wylądowali obcy, na przykład zapytani na konferencji prasowej, załóżmy, a która religia waszym zdaniem jest najprawdziwsza? A oni mówią, no oczywiście i pada tutaj jedna religia. No i co się dzieje? Rzecz taka, żebyśmy, Ziemia już by tego nie przetrwała, bo to byłby wojna totalna, więc... Właśnie to, co pan mówi teraz powoduje, że od momentu, kiedy obserwuje się zjawiska niewyjaśnione czy UFO, to ludzi, tak, którzy to zaobserwowali, raczej traktuje się jak niespełna rozumu. Właśnie to jest powodem, podejrzewam. Jest to prawda. Jest to prawda, to znaczy ja uważam w ogóle, że to właśnie, co oni mówią, jest tak groźne, tak? Dlatego, że oni mówią o duchowości przede wszystkim, oni tylko o tym mówią. Oni w ogóle nie mówią o technologii. Poza tym, że mówią o tym, to ludzie może też się zastanawiają, co ten facet opowiada. Skąd on wie, że ludzie, co oni o tym mówią, tak? A uważa pan, że będzie kres takiemu postrzeganiu takich ludzi, że dojdzie do tego w jakimś momencie? No pewnie gdzieś tam dojdzie. Oczywiście, że dojdzie. Oczywiście, że dojdzie, z tym, że nie za naszego życia, myślę, to jest za wcześnie, tak? Bo uświadomienie sobie ludzkości, że nie ma wiary, tylko jest wiedza, jak pan zapamięta to słowa moje, tak? Nie istnieje wiara, nie ma wiary, jest wiedza. Jeżeli ja mówię o tym, że człowiek ma duszę, tak, to nie jest kwestia mojej wiary, no, na miłość boską. Jeżeli ja mówię, że ta dusza po śmierci, z nią się dzieje tak, tak i tak, to jest wiara. To jest taka sama, to jest wiedza, to jest taka sama wiedza jak fizyka czy matematyka. I dopiero w momencie, kiedy na Ziemi będzie postrzegana ta bardzo trudna materia, bardzo trudna, związana z duchowością jako wiedza, w tym momencie po pierwsze nie będzie żadnych religii, bo religia jest, wie pan, to jest oparta na wierze, a nie na wiedzy, ale więcej, nie będzie też w ogóle żadnych wojen, niech pan sobie to uświadomi, ponieważ wojna zawsze jest gdzieś u podstawy tego brak wiedzy, tak? Brak wiedzy jest największą chorobą ludzkości, nie koronawirus, tak? Ani nawet nie nowotwory, brak wiedzy. Ale uświadamianie ludzkości i ludziom tej wiedzy jest wyzwaniem, które czeka nas, no nie wiem, na dekady, dziesiątki lat, setki lat, oby nie tysiące. Ludzkość nie jest jeszcze na to gotowa, absolutnie nie jest. Przypomniał mi pan jeszcze przed rozmową, że to pan Jackowski powiedział o takiej trójcy w Polsce panów, którzy zajmują
są przedstawicielami właśnie tych takich zagadnień, zjawisk niewyjaśnionych. Pan Krzysztof Paskowski, pan Marek Rymuszko i pan Robert Bernatowicz, z którym właśnie rozmawiam. I chciałem zapytać o pana Marka Rymuszko, to jest założyciel, był założyciel i redaktor naczelny miesięcznika Nieznany Świat. Myślałem. Tak, przepraszam? Dzisiaj o nim myślałem, tak jakoś mi się smutno dzisiaj zrobiło właśnie. No właśnie o to chciałem się spytać, ponieważ pojawiły się informacje o tym, że pan Marek Rymuszko po śmierci kontaktował się między innymi z panem Krzysztofem Jackowskim, ale nie tylko. Ja wiem o kontakcie z Jackowskim. Słyszałem o jakichś historiach, które opowiadała mi Ania Ostrzycka, czyli jego żona, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądała. Ale to, co było z Jackowskim, no to jest, wie pan, to jest mistrzostwo świata. Trzykrotnie się z nim skontaktował. Trzy razy. Jackowski to dokładnie opisał. Ja to wszystko też dokładnie, wie pan, też spisałem, bo to są po prostu zbyt cenne rzeczy, żeby to mogło tak umknąć komuś. No i w trakcie tych wizji to on przekazał Krzysztofowi Jackowskiemu bardzo ważne rzeczy dotyczące tego, jak jest tam po tamtej stronie. No, powiem szczerze, opisy są fantastyczne. Przekazał mu między innymi taką rzecz, że wszystkie nasze przeżycia, wszystkie doświadczenia, nawet ta rozmowa, którą pan teraz prowadzi tak ze mną, one wszystko to jest bardzo precyzyjnie zapisane, o czym my żeśmy wiedzieli wcześniej, tak? To jest taki, jak to kiedyś ktoś nazwał, a nawet nie nazwał, bo to jest Watch, to świetne wykłady miał. On właśnie powiedział, że to jest taka czarna skrzynka życia, czyli każda rzecz jest w 100% zapisana. Marek Rymuszko przekazał Krzysztofowi Jackowskiemu, że można w każdej chwili sięgnąć jak on opisywał, jak do takiego pokoju, gdzie to wszystko jest. Żeby panu tak przybliżyć, naszym widzom też, no, każdy przeżył miłość, przeżył pan miłość, prawda? Na pewno, oczywiście, ja tak nadal samo przeżywam. Tak jest, ja też, no, każdy ma te uczucia, miłość jest czymś pięknym i nienazwanym. I są z tą miłością takie chwile, gdzie człowiek, do której wraca, prawda, to spotkanie z tą istotą ukochaną, jakiś tam pocałunek, jakaś tam randka, prawda, to wszystko jest. Rozumie pan? To wszystko jest. Może pan to wyjąć jak książkę, która jest za panem, otworzyć i to wejść, przeżyć to wszystko. To pięknie opisał to Marek Rymuszko Jackowskiemu. Jackowski do mnie dzwonił po każdym z tych spotkań z Markiem Rymuszko, po każdym do mnie dzwonił, ja wszystko to notowałem i na koniec mu powiedziałem, mówię, Krzysiu, czy ty wiesz o tym, że rzeczy, które ci przekazał Marek Rymuszko dotyczące życia po śmierci, to tak naprawdę jest czysta filozofia Zen. Zen. On był zdziwiony, ja nie wiem, czy nawet to pamięta w tej chwili, ale dokładnie tak jest, bo proszę mi wierzyć, że Zen jest najbliższe absolutnej prawdy, tak ja to uważam, tak, cała ta filozofia Zen i filozofia, no, wschodu, oni po prostu absolutnie trafili w dziesiątkę, co uważam, że sami do tego nie doszli, musieli mieć skądś wiedzę i skądś pomoc, ale w każdym razie te spotkania z Markiem Rymuszko to były jedne z najważniejszych doświadczeń Jackowskiego w jego życiu i bardzo, bardzo nam pomogły w zrozumieniu tego, jak jest po śmierci, a to, że my byliśmy we trzech zawsze, ja, Marek Rymuszko, a może właśnie ja w zasadzie na końcu, bo, ale Marek Rymuszko, Krzysztof Jackowski i ja, a może inaczej, Krzysztof Jackowski, Marek Rymuszko i ja, a może tak. To po prostu, no, bardzo mi brakuje go i powiem panu, dzisiaj właśnie tak myślałem, że gdyby był, gdyby żył, na pewno bym z nim porozmawiał, zadzwoniłbym do niego, no cholernie mi jego brakuje, bardzo mi jego brakuje i niech mi pan wierzy, nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych, to jest fałsz. Ja na chwileczkę wrócę do kwestii UFO. Mam tutaj zapisane takie nazwisko, notabene zresztą też mi bardzo znane już od wielu, wielu lat, Edward Billy Meyer. Znam człowieka, byłem u niego. Tak. No właśnie, i tutaj pojawiły się informacje takie, że w zasadzie ten człowiek wykonał jedną potężną mistyfikację.
Może powiem krótko, to jest człowiek, który od bodajże jeszcze dzieciństwa kontaktowali się z nim przedstawiciele obcej cywilizacji, rasy Plejadanie. Przekazywali mu, to zupełnie pokrótce i mówiąc ogólnie, proszę mnie oczywiście poprawić, jeśli się pomylę, różne informacje, pozwalali się fotografować statki kosmiczne i całkiem niedawno bodaj przeczytałem o informacji, że właśnie nastąpiło zdemaskowanie tej wielkiej mistyfikacji. Natomiast czy pan wie coś więcej na ten temat? Chce pan teraz 24-godzinny wykład na ten temat? Dobrze, jak się zmieścić w kilka minut? Po pierwsze powiem tak, ja wierzę Meyerowi i nigdy, tu apel też mój taki do ludzi słuchających nas, oglądających, żebyście państwo się nie sugerowali tak zwanym miażdżącym linkiem. Do wszystkiego można dostać miażdżący link, tak w Polsce tak się mówi, tak? Czyli link do czegoś, co miażdży. No proszę Państwa, no, historia ze Zdanów jest przykładem tego, jak bardzo draństwo potrafi się zaangażować w opluwanie, opluskwianie prawdziwych historii. Tak? Najprawdziwsza, najbardziej wiarygodna, jaką ja tylko mogę sobie wyobrazić, historia ze Zdanów została zdemaskowana na 100 sposobów przez ludzi nikczemnych, zawistnych i tak dalej. Tak? I oczywiście to jest tam w internecie, gdzie on udowadnia, że to był model, bzdury kompletne, prawda, i tak dalej. I to samo jest z Meyerem. Przy tego typu działalności tak potężnej, ogromnej, nie uniknie pan ludzi nienawistnych, nienawistników, którzy będą starali się udowodnić, zniszczyć i przedstawiać przeróżne rzeczy, nawet takie wyglądające dosyć wiarygodnie, tak, które wysadzają go w powietrze. To nie jest tak. Trzeba mieć do tego niestety czas, pieniądze i pasję wielką jak stąd do Stanów Zjednoczonych przez ocean, a ja mam taką pasję, nawet może i większą, żeby po prostu się tym zająć, przyjrzeć się, wejść w ten temat i dopiero wtedy Państwo zobaczycie, że jest to prawda. Nie sposób jest zrobić mistyfikację na taką skalę. To ludzie myślą naiwnie, że to wielka mimecyja, tak? Tam zrobię model, podwieszę, zrobię kilka zdjęć. No nie tak, no, to nie jest taka prosta sprawa, bo zdjęcia to jest tylko jeden z elementów takiej historii. Tam jest po prostu tyle rzeczy, które on podawał, które my możemy potwierdzić. Muszę panu powiedzieć, jak to się robi w ogóle. To dopiero z czasem, kiedy ja zajmuję się tym tyle lat, ja dopiero w tym momencie mogę potwierdzać historię, biorąc z pamięci mojej rzeczy, które miałem okazję gdzieś indziej zebrać i zweryfikować i wtedy to się łączy razem, tak? No podam panu taki przykład z Meyerem bardzo, może który wzbudził państwa słuchających, oglądających już zupełne takie zdziwienie i emocje, ale Meyer był na obcej planecie, tak? Ja to po prostu absolutnie uważam, że on mówi prawdę, nie on jeden, bo takich ludzi, którzy byli na obcych planetach z Ziemi, ja poznałem trzech, a nawet czterech, powiem panu, na całym świecie. Uwierzy pan w to? Co? No, wyboru. Nie, wierzę. Wierzę, brzmi to po prostu zupełnie nieprawdopodobnie. Natomiast to... Przyjmijmy, że w tej chwili mamy taką konwencję troszeczkę, no jak ludzie myślą, że jest to jakiś, nie wiem, no science fiction, to niech sobie tak myślą, nie ma to znaczenia. Zresztą słyszy pan w moim głosie, widzi pan w moich oczach, że ja nie chcę nikogo przekonywać. Widzi pan to, prawda, że ja już jestem człowiekiem w podeszłym wieku, jestem mocno po 50 i w tym wieku się naprawdę ma komfort taki, że człowiek już naprawdę nie chce nikogo tam nawracać, przekonywać i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, on był na obcej planecie i jemu powiedzieli, że na obcej planecie tuż po wylądowaniu on musi mieć okulary przeciwsłoneczne, tak? Musi kupić, dostał prośbę o kupno okularów przeciwsłonecznych. O bardzo określonych tam, one mają tam takie parametry. Tam. No, on kupił te okulary i rzeczywiście po wyjściu tam na tą planetę po prostu musiał założyć te okulary. Dlaczego? Dlatego, że kolory były tak intensywne, że nie był w stanie oglądać wszystkiego, bo po prostu oczy by go bolały, tak? Dlaczego są kolory intensywne? Bo wibracja tej planety jest wyższa i wibracja sprawia, że kolory są bardziej żywe, bardziej są
przemawiające dla istot takich jak my, no, kolory są nie do oglądania po prostu, tak? Więc ta drobna rzecz, proszę mi wierzyć, ta drobna rzecz została przez nas znaleziona w relacjach innych ludzi, którzy to samo przeżyli, tak? Oni mówili to samo, a nie było szansy, żeby się z Meyerem tam jakoś skontaktowali, no nie ma takiej możliwości. Na przykład kolejna rzecz, którą powiedział o obcej planecie, no na przykład państwo, jak sobie wyobrażacie, pan pewnie też, jak to wygląda świat obcy, prawda? Jak to wygląda, za mną się kręci ta Ziemia, no tam jest daleko, 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 daleko kosmos, gdzieś jest obca planeta, jak ta planeta wygląda. My mamy takie klisze, które nam genialni artyści włożyli, na przykład Ridley Scott, tak, który zrobił Blade Runnera, rewelacyjnego, łowcę Android. Tak, i on tam, widzimy ten fantastyczny świat wykreowany przez Ridleya Scotta. Ogromne budynki, rozświetlone, latające pojazdy, tak. Na obcych planetach jest cisza, jest spokój, jest jak świątynia. Rozumie pan? Nie ma żadnych, nie ma fajerwerków tam latających i tak dalej. Jest absolutny spokój, cisza, kontemplacja. Ta relacja Meyera identyczna była z relacjami i doświadczeniami ludzi, którzy przeżyli to samo. I też proszę pamiętać, człowiek gdyby wymyślał, gdyby na siłę chciał, na siłę opowiadać bzdury, to by się posługiwał tą kalką znaną z filmów, tak? Tak, byłem, latały tam pojazdy, tu jeden, drugi, trzeci lądował, ogromne budynki rozświetlone, prawda? A tam te relacje są zupełnie inne i tysiące elementów, które ci ludzie, po tysiące elementów, nie setki, one dopiero jak się wejdzie w to tak głęboko jak ja, w tym momencie zaczynają ze sobą pasować i można układać to i widzieć, aha, to jest prawda, ten facet nie mógł tego wymyśleć, tak? Widzi pan, to są fascynujące rzeczy, tak? I daleko wykraczają poza UFO, tak? Podobna sytuacja jak w przypadku badania dotyczącego reinkarnacji. Michael Newton, już nieżyjący człowiek, który przebadał kilka tysięcy osób, te relacje się pokrywały. On badał nie de facto poprzednie wcielenia, fakt przeżywania poprzednich wcielenia, ale to, co się dzieje pomiędzy tymi wcieleniami. I on dzięki tym kilku tysiącom relacji zbudował obraz tego, jak tam jest, przy czym zaznaczał właśnie jedną rzecz, że to nie może być nie wiem, jakikolwiek przypadek, ponieważ te tysiące ludzi mówi dokładnie to samo. Więc myślę, że jest tutaj rzeczywiście taka zbieżność w tym, co pan mówi. Ja chciałbym jeszcze... Cudowny temat. Tak, no właśnie, nie wiem, czy poruszymy go tym razem, powiem tym razem, bo to są takie tematy, że aż szkoda nie spotkać się po raz kolejny, ale chciałbym jeszcze dwie rzeczy. Taka, która ostatnio się pojawiła, kilka lat temu, może 10 może maksymalnie. Ktoś nazwał to trąby jerychońskie. Otóż pojawił się taki film jeszcze nie z terenu Polski. Jakiś człowiek zarejestrował na wideo, no na wideo, ale dźwięk, filmował jakieś bloki po prostu i przede wszystkim chodziło o dźwięk taki dość przerażający, taki rzeczywiście jakby z trąby jakieś pochodzący, natomiast bez jakiejkolwiek możliwości zlokalizowania źródła. I tego rodzaju dźwięki zaczęły pojawiać się w różnych miejscach świata i one były rzeczywiście rejestrowane, a dość osobliwym jest to, że o tych dźwiękach nawet zaczęto mówić w poważnych stacjach telewizyjnych. I właśnie tutaj padło takie pytanie, czym mogą być zarejestrowane te odgłosy w różnych częściach świata? Czy na to jakieś są hipotezy? Oczywiście, że na to są hipotezy, ale zanim o tym, to powiem, że 12 listopada był zarejestrowany dźwięk we Wrocławiu. Nie wiem, czy pan o tym wie. Nie. Bardzo blisko rynku, o godzinie no, chyba 11.20 bodajże, 23.20, późną już wieczorem, już w nocy praktycznie, osoba, która szła we Wrocławiu, zaczęła nagrywać ten dźwięk na komórkę. I to taki był rzeczywiście klasyczny dźwięk z tych tajemniczych dźwięków. Ja to nie nazywam trąby jerychońskie, ale te dziwne dźwięki, tajemnicze dźwięki, jak Państwo sobie na YouTubie wstukacie dziwny dźwięk Wrocław, to powinno Wam to wyskoczyć, bo ja to wstawialiśmy to chyba z tydzień temu, ten dźwięk.
Dźwięk jest przejmujący rzeczywiście. Interpretowany jest tak, że zachodzą pewne zmiany na Ziemi, że Ziemia w tej chwili wkracza w taką fazę przemiany i z tym są związane po prostu też pewnego rodzaju właśnie odgłosy. Też oczywiście są teorie, które mówią, że to po prostu jest jakiś na przykład transformator, który jest niedaleko, albo może w jakiejś fabryce jest taki dźwięk, który akurat tam w nocy robią jakieś, prawda, prace i dlatego to słychać. Ja nie mam żadnych własnych takich dowodów, które mógłbym pokazać, tak jak jest z reinkarnacją, czy z UFO na przykład, prawda, czy z Bogiem, czy z sensem życia, czy chociażby z duchami, tak? Że ja miałem osobiste doświadczenia, osobiste, bardzo, bardzo osobiste, tak jak panu mówiłem o Sajbabie, prawda? I tym zdjęciu, niby drobiazg, ale państwo wierzcie mi, że to mnie postawiło do pionu, naprawdę. Z tym nie miałem żadnych własnych takich tych, ale zbieram te relacje, obserwuję to zjawisko. Kto wie, może rzeczywiście jesteśmy w przededniu w tej chwili jakiejś wielkiej zmiany na świecie, że za chwilę Ziemia wejdzie na wyższy etap wibracji, bo musi pan wiedzieć, i tutaj mam dla pana złą wiadomość, jesteśmy na najniższym poziomie wibracji. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę. Nazywani jesteśmy... Ale mogłem się domyślać. Tak, to smutne jest, co bo jest 9 poziomów, 9. To nie jest, ten obcy tak mówią, tak? I na tym poziomie pierwszym są planety bólu i łez, tak nas nazywają, planeta bólu i łez. I my jesteśmy na tym pierwszym poziomie. Może przechodzenie na ten wyższy poziom, który nas czeka kiedyś, jest bolesne też i będzie wymagało wydarzeń, które może by się nam za bardzo nie podobały nawet, które będą dosyć dotkliwe, ale będą konieczne, żeby się przebudzić. A te dźwięki też są jakąś częścią tego procesu. No, fascynujący temat rzeczywiście, ale naprawdę polecam Państwu poszukanie sobie tego dźwięku z Wrocławia, bo jest naprawdę klasycznym dźwiękiem tych, jak Pan się wyraził, raczył wyrazić, trąb pierychowskich. Tak, i rzeczywiście tych materiałów jest całkiem sporo i z różnych części świata i każdy dźwięk jest podobny. Rzeczywiście można nawet powiedzieć, że taki sam. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym się zapytać, to jest rzecz, która została zaobserwowana, z tego co się dowiedziałem, już ponad 1000 lat temu. A dotyczy też sprawy, którą pan się osobiście zajmował. Chodzi o wylatowo i chodzi o kręgi w zbożu. To się tak potocznie mówi, inne nazwy to piktogramy, one przybierają na najrozmaitsze formy, bardzo złożone formy. I pytanie padło, czy kiedykolwiek udało się, to jest ciekawe, zaobserwować moment powstania kręgów? I może kwestia właśnie tego przybliżenia, jeśli Państwo mieliby też ochotę, proszę poszukać w internecie. Właśnie kręgi w zbożu, wylatowo, piktogramy, są zdjęcia też z całego świata w zasadzie i rzeczywiście te struktury są bardzo, bardzo złożone, które powstają w zbożu. No i właśnie to pytanie, czy kiedykolwiek udało się ten moment zaobserwować i w jakikolwiek sposób można to wyjaśnić? Oczywiście, że się udało nawet nagrać ten moment. Znana jest sprawa z Wielkiej Brytanii, gdzie jest takie centrum powstawania kręgów zbożowych, czy tam jest po prostu takie hrabstwo jedno i w tym Weissfield, tak się nazywa, i w okolicach tego hrabstwa po prostu na polach powstają kręgi naprawdę fantastyczne i niesamowite. I jedna z osób właśnie w tym hrabstwie, to był chyba bodajże rok 2007, o ile pamiętam, nagrała taki moment powstawania kręgów i bardzo ciekawie to wyglądało. Leciały kule dwie, takiej wielkości mniej więcej, no może trochę większe, białe kule i one się nie zatrzymywały, one przelatywały nad polem i po prostu w tym momencie całe to zboże pyk, opadło, tak? Nie było tam jakiegoś kręcenia przez tą kulę, jakichś esów, floresów, nie. Ona przelatywała i to tak opadło. Ja pamiętam wylatowie taką sytuację, jak mieliśmy już z nieżyjącym moim kolegą, zmarł niedawno, mieliśmy taką sytuację, że to był 2002 rok i my byliśmy w nocy sami. W tym czasie powstawał krąg zbożowy tuż obok nas na polu, bo my żeśmy go rano znaleźli, bardzo skomplikowany krąg.
Nie było żadnych świateł, nie było nic, ale wiedzieliśmy, że coś się dziwnego dzieje. Była niesamowita cisza, kompletna cisza, przerażająca wręcz. Pamiętam, że byliśmy jak zahipnotyzowani, tak? To była druga w nocy i rano przyszliśmy, a cały czas byliśmy w tym, wokół tego pola i pamiętam, że rano jest godzina chyba szósta, jak przybiega do nas jeden z naszych tam ludzi z bazy i krzyczy, że powstał krąg zbożowy. Ja mówię, gdzie? No na tym polu. Ja mówię, niemożliwe, my tam żeśmy byli wczoraj obok, to tam nikogo nie było, byśmy widzieli ludzi z latarkami, cokolwiek. No i rzeczywiście się okazało, że był fantastyczny krąg zbożowy. Ja uważam, że te kule są kluczem do zrozumienia kręgu zbożowego. Wie pan, jak ja miałem historię do zjawiska kręgów zbożowych. Jako ja miałem historię z tymi kulami niesamowitą. Nam te kule wychodziły na zdjęciach, ale najciekawsza historia się wydarzyła, proszę pana, w maju 2003 roku, 18 maja to było dokładnie. Pamiętam ten dzień, ponieważ żeśmy przyjechali, ja miałem wtedy załatwiać bazę Fundacji Nautilus w Wylatowie, czyli wynajmować dom już od świętej pamięci Jerzego Szpuleckiego, którego już też nie żyje, jak pan widzi, też nie żyje, ci ludzie już odchodzą powoli, świadkowie tamtych wydarzeń. I pamiętam, że stałem na polu, a filmował to mój kolega, tę scenę, ja rozmawiałem z Filipczakiem, Tadeuszem Filipczakiem, z Wylatowa. Rozmawialiśmy, tak staliśmy obok siebie, no wie pan, tak jak, no nie wiem, tak jak mężczyźni rozmawiają, tak, czy ludzie rozmawiają, czy ktokolwiek, no. Tłumaczyłem mu rzeczy banalne, mówiłem, panie Tadeuszu, ja muszę wynająć ten dom, mamy pieniądze i tak, no takie bzdury, ważne rzeczy, ale nieistotne. I on to filmuje, tak, stoi od nas gdzieś tak jakieś, może z 15 metrów, może ze 12 metrów i nas filmuje. I w pewnym momencie zaczyna krzyczeć, mówi, od was jakaś kula odleciała. Proszę sobie wyobrazić, oglądamy ten zapis, ja mam ten zapis przecież z tej kamery i widać, że jak ja rozmawiam z tym Tadeuszem Filipczakiem, między moimi rękami jest kula. Uwierzy pan w coś takiego? Kula, która się zmniejsza, zwiększa. Ja tej nie widzę, tak? Ja tłumaczę, tylko Filipczakowi rzeczy ten, odwracam się do tyłu, kładę ręce z tyłu, tak, no tak po prostu założyłem sobie ręce do tyłu. Na kamerze widać, jak po moich rękach chodzi jakaś energia, taka się przelewa, tak jak nie wiem, pan widział, może rtęć, jak tak się rtęć wyleje, to ona tak się łączy, nie łączy, prawda? I ona tak widać, że ona się przelewa przez i w pewnym momencie się odrywa od nas i ode mnie zwłaszcza, zamienia się w taką białą kulę i leci nad polem. Leci takim łukiem, tak, i tak leci nad pole. I co pan na to? Jak pan to wytłumaczy? Myśli pan, że żeśmy się wielokrotnie zastanawiali nad tym filmem. Co to jest? Co to jest ta kula? Jaka to jest energia? O co tu chodzi? Czy to ma związek z kręgami zbożowymi? Pewnie ma. Czy zrobiła mi krzywdę? No nie zrobiła mi, żyję, tak? Nie wiem, no cały czas. Czy ja coś czułem? Nie czułem niczego. Czy rozmawialiśmy o czymś ważnym? Nie rozmawialiśmy o niczym ważnym. Wie pan, to są takie pytania i zagadki, które naprawdę człowieka stawiają do pionu. Widzi pan, że są te rzeczy, że ja powiedziałem prawdę. Kolejna rzecz, która stawia do pionu, to jest chociażby ta historia właśnie z tą kulą i z tym filmem. I to nie jest fantasmagoria, ponieważ film jest do obejrzenia, mamy go i tyle. No i też cały czas pojawia się to wielkie pytanie, o co z tym wszystkim chodzi, ale to... Takie pytania zawsze się pojawiają przy takiej pasji, jaką ja mam. Także jestem do tego. No i ta pasja to są w zasadzie niewyczerpane zasoby różnych tematów. Świat jest pełen zjawisk niewyjaśnionych. Praktycznie codziennie coś się dzieje i ja mogę tylko żałować, że to spotkanie musimy kończyć. Powiedziałem na początku, zadałem takie pytanie, czym w zasadzie Fundacja Nautilus się nie zajmuje, ponieważ to jest w zasadzie wszystko od kryptozoologii, czyli Yeti, Nessie i inne jeszcze stwory, można powiedzieć, które nie są zbadane, nie są udokumentowane w jakiś solidny sposób, aż do spraw właśnie. Bardzo ciekawe spotkanie z Chupacabrą żeśmy mieli w Polsce, nie wiem, czy pan sobie wyobraża, w 2009 roku. Jak w Polsce? W Polsce był atak Chupacabry. Na kozy, bo ona wysysa kozy, to było w Kornelinie. Ja zresztą ta historia jest na kolejnych 12 godzin. Mam wszystko w pamięci, no, dzięki Bogu mam dobrą pamięć. Ale powiem panu jedną rzecz na podsumowanie, ponieważ nic w internecie nie może trwać długo. Wie pan o tym.
że już ludzie, gdyby tam komentowali, to już będą komentowali, że mają mnie dość. Ja o tym wiem, ale na koniec mogę podsumować troszeczkę jednym zdaniem. Bardzo proszę, oczywiście. Żebyście Państwo mieli tą świadomość, że to nie są sprawy tak zwane ciekawe, tak? A spotkanie z ciekawym człowiekiem, tak? Dzisiaj ze mną, jutro z aktorem jakimś, który opowie o pracy na scenie, pojutrze z panem, który remontuje domy. Proszę Państwa, z tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmujemy, niezwykle ciekawych, niezwykle fascynujących, płynie najważniejsza wiadomość dla pana, dla mnie, dla ludzi, którzy nas oglądają, wykraczająca poza widowiskowość tych zjawisk, poza tym, że się słucha człowieka, który, nie wiem, ma tam radiowy głos i opowiada ciekawie. Tak? To wszystko jest bez znaczenia wobec informacji takiej, którą mówię teraz Państwu, ja jako osoba, która zajmowała się tym 30 lat. Ladies and gentlemen, mamy duszę. Rozumie Pan? Mamy duszę. Niech Wam przez myśl nie przechodzi, że jesteśmy jedynie mięsem, kawałem mięsa, które mówi, mamy duszę. Dusza jest nieśmiertelna. Po śmierci idzie dalej. Każdy czyn, który robimy, każda rzecz, którą wykonujemy bliźniemu, zwierzątkom, wszystko ma swoje konsekwencje. Jest coś takiego jak karma, która wraca do nas. Musimy wiedzieć, że uczestniczymy w bardzo subtelnej, moim zdaniem, boskiej grze. Tak? I kiedy sobie to uświadomimy, że jest też wyższa świadomość, która nad tym wszystkim to wszystko jakoś ogarnia i ona się podzieliła z ludźmi swoją doskonałością, czyli te cudowne cechy, najwyższe cechy tej wielkiej istoty, która absolutnie jest, też są nam dane, można to w sobie obudzić. A przykładem chociażby moim był mój kontakt z tym niezwykłym człowiekiem z Indii. Wie pan, to też jest bardzo ważny element budowy obrazu tego świata, ale najważniejsze jest to, żebyście Państwo byli świadomi tego światła, które jest w Was. Jesteście istotami światła. Traktujcie materię jako tylko i wyłącznie pewnego rodzaju lekcję dla nas, która została dana przez Stwórcę, przez wyższą świadomość. Nie żyjcie dla tylko i wyłącznie przedmiotów. Nie mordujcie żywych istot po to, żeby mieć torebki, buty ze skóry, samochód, którym skórą są wyłożone fotele i tak dalej. To musi zniknąć, rozumie pan? Kiedy ze świata naszego, z naszej ziemi wyjmiemy barbarzyństwo, wyjmiemy te wszystkie straszne rzeczy, które sprawiają, że nazywani jesteśmy planetą bólu i łez, poradzimy sobie z wieloma problemami, które w tej chwili dla nas stanowią śmiertelne zagrożenie. Ale ta duchowość jest kluczem do uratowania Ziemi. I to na koniec chciałem po prostu wszystkim powiedzieć. Panie Robercie, serdecznie dziękuję. Gościem moim Państwa był Pan Robert Bernatowicz. Pięknie dziękuję. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące poruszonych podczas tej rozmowy tematów lub jakichkolwiek innych dotyczących zjawisk niewyjaśnionych, przesyłajcie je Państwo proszę na podany adres e-mail. Podczas następnej rozmowy na pewno te tematy, te pytania pojawią się i Pan Robert się do nich odniesie. Tymczasem pozostaje mi zaprosić na kolejny program, kolejne takie gadanie tam za miesiąc.